Oj, ty, nie kombinuj. Witam wszystkich w nowej serii Zagrajmy Wy. Tym razem zagramy sobie coś zupełnie nowego. Coś, co jeszcze nie było na moim kanale. Próbuję sobie przypomnieć, jak fachowo nazywane są tego typu gry. Niestety nie umiem sobie przypomnieć nic. W każdym bądź razie. Tym razem zagramy sobie w Grand Theft Auto San Andreas. Dlaczego akurat tą część? A nie wiem, jakoś tak wyszło po prostu. Co mogę powiedzieć, w tej grze właściwie niezbyt dużo. Zresztą jak każdy gracz, nawet którym przegrał kilka tysięcy godzin w tą grę, a na pewno jest to możliwe, nie może o tej grze powiedzieć zbyt dużo. Żeby nie zaspoilerować tego typu rzeczy. Zresztą, po co tyle gadać, skoro wszystko na pewno wyjaśni nam intro? A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, większe takie sprawy opowiem już w trakcie grania, także zapraszam na intro. A przedtem jeszcze pasek ładowania. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad! How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See Hernandez. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Dobra, pomijając fakt, że przejechaliśmy przez pociąg, było całkiem nieźle. Co to?
Dobra, wejdę na rower. Mam BMX-a i co z tego? Jak to zwykle bywa w Grand Theft Auto. W lewym dolnym rogu mapy mamy radar. W górnym prawym rogu mamy HUD-a takiego standardowego. Gdzie mamy pokazaną godzinę, pasek życia, kasę i broń, którą trzymamy w ręce. Albo po prostu broń, z której korzystamy. Aha, dobra. End. Wall Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Nie spodziewałem się tego. Aż tak bardzo. PI car. Trzeba się dopedałować do tego markera. Ciśnij. Nie może być, że masz gorszą kondycję ode mnie. Yeah! Druga gleba, jest dobrze. Dobra, wchodzę więc w znacznik. Big Smoke. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value and keep it real. I've missed you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them SAs. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. No, nie ma się kiedy odezwać. Szlak. Ballers! Drive by! Incoming! Oh, motherfucker! My car!
We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Dobra, trzeba się stąd zwijać. Myślałem, że to będzie gleba. Pedałuj tam, tam. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought może, this was family's tak patrzy na drogę? Yeah, it's Temple Drive family. No, ciśnij. No, Wow, ej, wyluzuj, stary, ej. Oddałbym ci, gdybym miał czym, do cholery. Wyluzuj. Ja cię szybko pedałuję. Czekaj na mnie. Cholera. Ludzik, ej, za blisko jesteś. Wow. O, ludzik, damy radę, uciekniemy im, spokoj. Co delikatne są hamulce w tym rowerze. Keep up, motherfucker. Jadę więc czarnuchu. Ale nie tak szybko. You just a liability, CJ. Masz w ogóle nogi? Why you bother coming back? Jak to po co? Back into the game, right, dog? Na pogrzeb. Wow. Było blisko. Zium. Ej. Gdzie wy? Prowadź więc czarnuchu. Do celu. No co za menda? Myślałem, że on pojedzie, a się zatrzymał, skurw. Czy biegł w takim miejscu? Prowadź, gruba się. Prowadź, bo... Aha, tam jest. Umiejętność jazdy na rowerze zwiększona. Move it, CJ. You embarrassing us, nigga. To nie moja wina, że samochód na mnie wjechał, to znaczy... Zatrzymał się, a ja wjechałem na niego, ale... Dobra. To się wytnie. Nie. Siana! I jump. No coś nie pykło. Wow, nie spadłem. Uhu! Gdzie nasz gruby kolega? Jedzie. Big Smoke jedzie. Nie ma co się martwić. Biggie zawsze nas dogoni. Smoke. Jestem czarny. Cholera, znowu balasy. Goń go. Nie żeby stali na torowisku czy coś. Nie zajeżdżaj mi drogi oczywiście nie. Wyobraź sobie, że próbuję. CJ, kurw. W te pedały. Dobra, teraz na kurwiach, na pełnej kurwie do przodu! Co za cykory, dalej nie pojadą. To może i lepiej. Come on, man, you gotta keep up. Udało się. I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Dobra. Możemy zapisać stan gry wchodząc do domu CJ, a to wie chyba każdy. Tu możemy parkować samochody, możemy zaparkować dwa, ale jak się ktoś uprze, możemy ich zmieścić trochę więcej.
Zostań na znaczniku, nowość GTA. O wcześniejszej wersji, czyli w GTA Vice City, żeby wejść gdzieś, musieliśmy po prostu wejść w drzwi i tyle. Wchodziliśmy w... Jakby to nazwać? No drzwi były otwarte, a między tymi... Miejsce tych drzwi było takie czarne, czarna przestrzeń. Wchodziliśmy w tą czarną przestrzeń, w tą pustkę i pojawialiśmy się wewnątrz. A teraz musimy sobie... A teraz możemy sobie elegancko wejść przez drzwi do cholery. Nie cierpię początków jak serii jakichś gier, właśnie z tego powodu, że trzeba się dużo nagadać zawsze. Dobra, zapiszmy sobie pierwszy stan gry. I teraz jakby to ogarnąć, jakby nagrywać w ogóle tę serię? Bo ogółem serię powinno się nagrywać w ten sposób, że... co ja chciałem właściwie powiedzieć? O, aparat. Serię powinno się nagrywać w ten sposób, że... Włączam grę, włączam nagrywanie. Wyłączam grę, wyłączam nagrywanie. Niestety z tą grą jest tak, że nie zawsze będzie można tak robić. Znaczy będą takie momenty, że będą one naprawdę się długo, długo ciągnęły. No, nie ma po prostu sensu, żeby nagrywać to. W takich momentach ja myślę, że będę po prostu przerywał nagrywanie. Żeby te odcinki nie trwały, nie wiem ile, z godzinę, dwie. A jeśli już nawet, to będę to wszystko przycinał. Tak patrzę na tą kobietę. I mam nadzieję, że nie mam żadnych modów przez przypadek wgranych. Ej, pierwsza w nocy. No cóż, trudno, nic na to nie poradzę. Co tu jeszcze? A, co my tu mamy? Gierka. The Crawler from Uranus. A kto się grało? A, tak. Dobra, nie wiem. A, na myszce. Dawać mi ich tu. O, gra dzieciństwa, jakby na to nie patrzeć. Dlatego została dodana do Grand Theft Auto San Andreas. Żeby przypominała większości ludzi o ich dzieciństwie. Cholera, w tym miejscu się ustawiłem. Dobra, bo ja w tą grę mogę grać i grać. Kiedyś się przy takiej grze siedziało cały dzień, a teraz włączy się jakąś grę na godzinę i ma się już jej po prostu do. I grywalność gier spadła do praktycznie zera. I spotkać się z Ryderem, mieszka tuż obok. Ktoś dzwoni, kto dzwoni? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Setrip and Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Spieprzona sprawa. Gdzie by się nie odwrócić, wszędzie wrogowie. Nawet ci, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Więc mamy po prostu na to uważać. A ja sobie pozgarniam trochę broni, które wiem, gdzie się tu znajdują, gdzieś tak niedaleko domku. Zawsze się przydaje trochę tego trzymać. Dla bezpieczeństwa. Tu jest co? Co tu było? To jest Mag 10. Tak, Mag 10. Dzięki temu mam już magazynek i 10 pocisków dodatkowych. Właściwie to jeden magazynek, plus jeszcze jeden magazynek i jeszcze 10 pocisków. Tu też coś było, tylko co? A, kamizelka. Też się na pewno przyda. Dobra. Teraz jesteśmy gotowi być do Rydera. Mamy czwartek. Jest trzecia nad ranem. I widać piękny księżyc. Lejrzesz i dzień szybciej do cholery. Coś mi się jakoś skojarzył ten samochód. Ten samochód był w Vice City. O ile dobrze pamiętam, znajdował się on niedaleko w
firmy taksówkarskiej. W... Kurczę, nie umiem sobie przypomnieć części tego... Cholera, tu jest zamknięte, nie mogę przez to wszystko... Tu jest płotek. Nie mogę sobie przypomnieć części tego miasta. Dziwna tekstura, pierwszy raz ją widzę. Czy mnie tak troszkę zdziwiła. Nie wygląda mi zbytnio na teksturę na okno. Chociaż, któż to wie? Dobra. Wszystko co mi jest potrzebne chyba mam. No chyba, że chcę jeszcze jedną rzecz, która znajduje się tu, a dokładnie rzecz ujmując, łopat. Zawsze się przydaje mieć jakąś broń białą przy sobie. Ej, jeszcze jedna. Albo dobra, olać to. Idziemy do Ridera. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Jedna sekunda, muszę coś sprawdzić. Dobra, mam nadzieję, że się przez to wideo nie zepsuje. Łaź do środka. Stój. Chcę sobie zobaczyć samolot. Oh yeah. Jednak wydaje mi się, że tak samo jak w Vice City są to samoloty niematerialne. Nie jestem tego pewien, 100%. Hey, Henri still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You got 5 minutes. I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Wow. Yes, Radio Los Santos. Whoa. Yeah, but now I'm back. I know what I've been missing. Don't expect me to catch you ass or nothing. You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Jedyne radio, jakie uznaję w tej grze. No chyba jeszcze... Gdzie to jest? Bo nie chcę się pomylić. KTSD. Czasami coś ciekawego poleci i najbardziej syfiaste radio, czyli K-Rose. Boże, country, weź to wyłącz. Dobra, idziemy do fryzjera i oto... Cwelu, wjechałeś mi w auto. Skopałbym cię, ale... Zostawię cię w spokoju. Dobra, tamten koleś się tobą zajmie. Come on, CJ, take a seat. Siema, staruszku. Uwaga, uwaga, teraz patrzajcie tą magię. CJ jest praktycznie łysy jak kolano. Bum! I ma afro. Ale nie dzięki. Co by sobie tu wziąć? 350 dolców. Nie wiem nawet skąd. Trzeba by było sobie ogarnąć coś fajnego. Nie fajne. Nie fajne. Cholera, myślałem, że to będzie wszystko lepiej wyglądało. Cholera wie, jakbym mógł, to bym zostawił to tak jak jest, ale... Świetnie, strat. Dużo się nie różni, później podbieram trochę więcej kasy, to sobie wezmę coś lepszego. Nara, staruszku. Kiedyś to jeszcze wpadnę. Pewnie. Przybędę. Kiedyś.
told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I want to get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Nie wiem, chyba będę pomijać te wszystkie te samouczki, bo na cholerę mi to. A gdyby się jeszcze dało, byłoby super. Ale wydaje mi... Jakoś się da w każdym bądź razie. Wow! No szkurwa, jak wy jeździcie? Weźcie się kuźwa, ogarnijcie wszyscy. Żeby obejrzeć statystyki, szacunek prawie leży. Wytrzymałość jest minimalna, muskulatura. No popatrzcie na niego. Prawdziwie. Praktycznie sama skóra i kości, tłuszcz. Najwięcej z tego wszystkiego, choć i tak nie wygląda na zbyt tłustego. Atrakcyjność. A nie powiedziałbym, żeby był zbytnio atrakcyjny jeszcze w tym podkoszulku. Zresztą kurna, ja jestem facetem. Więc nie powinienem się odzywać na temat atrakcyjności innych facetów. Jedyna rzecz, której zawsze się bałem, to właśnie tego napisu. No bo czerwony napis zawsze mi się kojarzył z tym, że misja została zakończona niepowodzeniem. Tak wchodzicie sobie do jakiegoś budynku, na przykład tu, i wyskakuje wam czerwony napis. Ja od razu myślałem, że misja zakończyła się niepowodzeniem. Czekajcie chwilę. Dzięki. To się zawsze może przydać. Ale jednak okazuje się, że jest to, myślę, błąd przy tłumaczeniu. Dobra, co by sobie tu kupić, żeby się nie pożygać? Bo pożygać się można bardzo łatwo. Sałatka za dyszkę. A zresztą... Wezmę trzy duże żarcia. Przy pięciu chyba się CJ pożyga. Więc cztery... Próbować albo nie. Jeśli się pożyga, to mi to nic nie da. Próbować? Nie, przy pięciu na pewno się pożyga. Dobra, nara, dzięki. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. Ryder ze skarpetą na mordzie. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run! Jakim cudem nikt nie zerwał. This pizza parlor's no pushover. Kurw. Tego kolesia pogrzało. Trzeba go rozwalić. Jazda! What you waiting for, fool? Take him back to the grove, motherfucker. Ej, trzeba się typa pozbyć. A przy okazji przyda mi się broń, którą ma. Dawaj mi to gnoju. You wanna get shut up, huh? That's a soulless car too. Ja. Strzelba za darmo, czemu nie? Zdjęłam się. Teraz do... Oczywiście nikt mnie nie widział, nie? Nie zabiłem w ogóle żadnego człowieka, nikogo nie potrąciłem samochodem. Jesteśmy czyści. Wow, 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 spokojnie. Ten samochód nie wygląda i tak na nowo. Więc mogę to olać, mogę go rozpierniczyć. Mam nadzieję, że Ryder się nie obrazi. Tam, drogi panie. Patrzcie na tą perfekcję parkowania. Wow, 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 wow. Aj. Prawie. Możesz. Dobra. Ewidentnie się zablokowali. Ciśnij tym, CJ. Udało się. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Nara. Pytanie podstawowe, czy ta broń na dachu już się zrespiła? Mimo tego, że CJ ma naprawdę niezbyt duże mięśnie, potrafi się wspinać w taki sposób. Naprawdę jestem pełen podziwu. Mamy już dwa magazynki.
A, bo wystrzelałem trochę, no tak, racja. Teraz się zastanawiam po prostu, jak to zrobić, jak to nagrywać. Może bym nagrywał tak, dwie misje przerwa, żeby unikać większych desynchronizacji, bo wiem, że tak czasami bywa, więc tak, mogę zrobić tak jak mówię. Dwie misje, zapis, przerwa. Dwie misje, zapis, przerwa. Dwie misje, zapis, przerwa. No za tym wiem, że ta gra lubi się od czasu do czasu sama wyłączać. Dlatego lepiej robić te przerwy. Dlatego słyszymy się za chwilkę.